już pojawiają się informacje, kto może być zabójcą tego polskiego żołnierza na granicy polsko-białoruskiej. Opieram się tutaj na tekście Interii, który został opublikowany właśnie teraz. No, informacje te są dosyć sprzeczne, a poza tym obarczone polityczną poprawnością. Otóż, co możemy przeczytać? Osoba, która zaatakowała polskiego żołnierza na granicy z Białorusią, ma śniadą cerę i nie jest funkcjonariuszem białoruskich służb, wynika z doniesień mediów, które informują, że śledczy mieli dotrzeć do nagrań z monitoringu, co pozwoliło ustalić wizerunek sprawcy. Informacje te w rozmowie z Polsat News zdementował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. No oczywiście prokuratury Bodnarowskiej, bardzo poprawnej politycznie. Co to znaczy miał śniadą cerę? Opalił się na wakacjach? Czy tak dalej? Po prostu można powiedzieć, że wyglądał na jakiegoś mulata, hindusa, może był jakimś Arabem, Somalijczykiem i tak dalej. No można chyba to wykrztusić. No ale nie. Czynnik rasowy jest tutaj kluczową sprawą, ponieważ nie można kogoś określić w opisie, do jakiej należy rasy czy grupy etnicznej, bo to już jest jakaś dyskryminacja. To jest kompletny nonsens, bo to, że ktoś należy do jakiejś grupy etnicznej, to jest rzeczą normalną i to wcale nie jest rzeczą dyskwalifikującą. Natomiast jest to rzecz pożądana w opisie takiego sprawcy. No zobaczymy, jak dalej będzie podążać śledztwo. W każdym razie, jak na razie, to czarno to widzę.